Witamy, Patryk Kiłeczko, UMAPL. Z nami po zwycięskiej walce Filip Podyma. Amatorski pojedynek, ale świetne widowisko. Zadowolony jesteś z przebiegu walki? Tak, generalnie uważam, że stójka była bardziej na moją korzyść. Wszystkie obalenia, teoretycznie tam jedno czy dwa, także zostały wszystkie sprowadzone do parteru. Walka skończona poddaniem, więc uważam, że jest super, jestem zadowolony. Filip, powiedz mi, ewidentnie było widać, że mata była śliska. Mocno ci to przeszkadzało, bo gdzieś tam obalenia były, widać było, że te stopy ci uciekają, jednak jest bardzo wilgotne powietrze, hala otwarta, no siłą rzeczy. Znaczy generalnie był game plan taki, żeby bić prawą ręką i kopać prawe middle i właśnie w momencie, kiedy on za pierwszym razem kopnął mi low kicka, chciałem od razu oddać i poczułem to, że po prostu trochę mi się ta lewa noga poślizgnęła przy prawym kopnięciu i zwróciłem uwagę po prostu sędziemu, żeby jakoś to po prostu naprawić, nie? Bo po prostu bałem się, że upadnę, rywal na mnie wskoczy i mogłoby się to skończyć na moją niekorzyść, nie? W drugiej rundzie była taka sytuacja, że już miałeś pod klatką swojego rywala. Biłeś z góry, tam nawet krzyczała chyba cała publiczność bij, bij, bij i poszedłeś po balachę i generalnie straciłeś pozycję. Impuls, co to było? No generalnie emocje trochę mnie poniosły, wyluzowałem się, można powiedzieć, trochę. Po prostu lubię ciągnąć balachę i stwierdziłem, że spróbuję. No głupi błąd, ale no, też moja pierwsza amatorska walka, też pewnie z tego to wynika. No, poprawka, będę musiał wyciągnąć poprawkę na przyszłość, nie? Żeby się nie podpalać do technik kończących. Masz jakieś założenie, ile chciałbyś stoczyć amatorskich walk, zanim przejdziesz na zawodowstwo? Jak to wygląda? Znaczy generalnie ja na zawodowstwo się nie śpieszę, na pewno będę to wszystko konsultował ze swoim sztabem trenerskim, tutaj na pewno z Piotrem Bagińskim, z Józefem. Ufam im w 100% i mam nadzieję, że nie wprowadzą mnie na minę, że oni mi pokażą, kiedy po prostu będę gotowy na tę zawodową walkę, nie? A generalnie ja uważam, że jeszcze ten cały sezon chciałbym przestartować amatorsko, jakieś tam zawody grapplingowe, walki MMA i wtedy coś będzie myśleć może pod koniec przyszłego roku w grudniu. Dobra, Filip, nie męczę cię dłużej. Jakbyś coś chciał powiedzieć, komuś podziękować, chwila dla ciebie. No co, no dziękuję przede wszystkim firmie Grand Game. Tutaj widać na koszulce. Chciałbym podziękować nowo otwartej Grill House Ruszt w Szczecinie. Bardzo dobre jedzenie. Chciałbym podziękować Zetlab, profesjonalny ochraniacz na zęby. Naprawdę pokażę tutaj szczęka wysokiej jakości. Nie bałem się o swoje zęby podczas walki. No i co? No i chciałem podziękować przede wszystkim całemu klubowi Berserkers Team, swoim sparring partnerom. Przede wszystkim sparowałem tutaj z Chińczykiem, z Tomkiem Romanowskim, z Samuelem, no i co, no rodzicom i wszystkim bliskim znajomym, którzy mnie dopingowali. Mam nadzieję, że są ze mnie zadowoleni. Ja jestem zadowolony, no i co, no i dziękuję. Dzięki bardzo. Dzięki. Bye.